Cześć! Hubert Hurkacz w ćwierćfinale turnieju Australian Open 2024. Polak w kapitalnym stylu pokonał tego młodego Francuza Artura Cazu. Jak wyglądał ten mecz? Jakie są szanse Huberta na półfinał w Melbourne? Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Hubert Hurkacz naprawdę po profesorsku rozprawił się z 21-letnim Francuzem Arturem Cazu. Od razu przypomniało mi się, że to przecież jest zawodnik 122 na świecie, który w Australian Open, ten Francuz, występuje z dziką kartą, nie miał nic do stracenia w meczu z Hubertem, po drodze ograł Holgera Rune chociażby, tego przecież bardzo dobrego zawodnika w ostatnich latach, i przystępował do meczu z Hubertem na zasadzie Polak musi, ja tylko mogę. A Hubert początek miał trudny, ale jak się już otrząsnął z tego 0-3 w pierwszym secie, to potem grał już kapitalnie, niezwykle dojrzale, i oglądać takiego Huberta Hurkacza, tym bardziej w turniejach wielkoszlemowych, to jest naprawdę czysta przyjemność. Hubert, tak jak mówię, zaczął nie najlepiej od stanu 0 do 3 w pierwszym secie. Francuz wszedł naprawdę z wielkim animuszem. Widać było, że chce po prostu pokazać, że jest w stanie grać dobrze, że bez tej presji wielkiej, że musi awansować, to sobie radzi naprawdę dobrze. No i początek był naprawdę udany w wykonaniu Cazu, ale na szczęście Hubert szybko wrócił do równowagi. Najpierw zaczął świetnie serwować, potem szybko też przełamał przeciwnika, zastosował bardzo mądrą taktykę. Po prostu wprowadzał piłkę do gry, dłuższe wymiany, rywal się zaczął już troszeczkę bardziej denerwować, śpieszył się i kolejne błędy Cazu doprowadziły do przełamania, a potem szybkie serwowanie, bardzo mocne naszego tenisisty, już 3-3. Serwujący łatwo wygrywali kolejne gemy, aż w końcu przyszedł tiebreak pierwszego seta, w którym to Polak bardzo szybko uzyskał przewagę, mini break 3-2, 4-2, 5-2. Potem, co prawda, było troszeczkę nerwowo i w ogóle ten pierwszy tiebreak w tym secie, bo był jeszcze kolejny w drugiej partii, pierwszy tiebreak w tym meczu był troszeczkę nerwowy. Z 6-4 dla Huberta zrobiło się 6-6. Troszeczkę, tam troszeczkę zagrał niepewnie w tej końcówce, ale na szczęście rywal także nie wytrzymał i Hubert ostatecznie wygrał tą dogrywkę pierwszej partii 8-6 i to był bardzo ważny moment, bo pokazał rywalowi, że możesz grać nieźle na samym początku, ale to jednak ja zwyciężam. Wiecie, że Hubert rozgrywa bardzo wiele tiebreaków w ostatnich miesiącach i nie zawsze jest w nich skuteczny. Tym razem na szczęście pokazał dojrzałość, pokazał koncentrację w tych najważniejszych wymianach i ganiał tego Francuza, to trzeba powiedzieć, w całym meczu rozrzucał go od prawej do lewej, wiele skrótów. Tak naprawdę rywal nie do końca wiedział, co zagra Hubert w konkretnym momencie w danej wymianie i to przynosiło efekt. Drugi set był początkowo wyrównany do stanu 3-2 dla Huberta, ale potem był taki gem, po którym się trochę martwiłem, bo Hubert miał przy serwisie przeciwnika aż 5 szans na przełamanie go. Świetnie atakował, przechodził do ataku, do siatki, ale potem na przykład bardzo taki niepewny volley i błąd. Jednocześnie w innym momencie świetne minięcie stojącego tuż przy siatce Cazu. No ale ostatecznie Francuz się obronił, świetnie serwował w tych ostatnich dwóch piłkach i 3-3. I tu pojawił się taki moment, czy nie będzie tak, że Hubert trochę będzie to rozpamiętywał, że mogą się pojawić jakieś słabsze momenty przy serwisie Polaka, ale nic takiego nie miało miejsca. Na szczęście obaj serwowali dobrze, znaczy na szczęście dla Polaka, że także utrzymywał swoje podanie i znów widzieliśmy tiebreak. I znów to było tak, że rywal, reprezentant Francji, bardzo szybko stracił podanie, mini break, co prawda Hubert następnie popełnił podwójny błąd serwisowy, piłka zawadziła o siatkę, trochę pecha, ale tym też się jakby nie podłamał nasz tenisista, szybko znów zyskał przewagę w mini breaka w tiebreaku i te ostatnie 3 piłki to był popis. Kapitalny smecz, przechodzenie do ataku. Najpierw krótki cross, potem atak po prostej, bardzo płasko i bardzo z jednej strony bezpiecznie, bo to nie było przy samej linii, a z drugiej strony niezwykle agresywnie. Winner przy prędkości ponad 150
kilometrów na godzinę. Francuz był bez szans i 2-0 dla naszego tenisisty po dwóch tiebreakach. No, Hubert i mecze wielkoszlemowe to muszą być tiebreaki, ale dwa wygrane w jednym meczu z rzędu tiebreaki przez Huberta, to się nie zawsze zdarza. W tym meczu się zdarzyło, na szczęście. No naprawdę, Polak grał bardzo dojrzale. I trzeci set, to jeszcze tuż przed nim chwila przerwy dla Francuza. Przerwa medyczna, tam widać było, że miał jakieś kłopoty, ale w końcu wrócił na kort i już w pierwszym swoim gemie serwisowym został przełamany. Widać było, że i te problemy zdrowotne, i to, że musi rozpocząć trzeciego seta od stanu 0-2 w partiach i w ogóle no, poczucie, że chyba nie da rady w tym meczu, sprawiły, że był mało skoncentrowany. Hubert to szybko wykorzystał, wyszedł na 2-0, a już końcówka meczu to tak naprawdę kontrola z punktu widzenia naszego zawodnika. Świetnie serwował, utrzymywał koncentrację, co było bardzo ważne. Francuz próbował, atakował zwłaszcza w końcówce, troszkę bardziej ryzykował, szalał również przy gemach Hurkacza, zwłaszcza przy tym ostatnim gemie, gdzie miał 15-30, ale kilka ostatnich punktów to znów była dojrzałość, odpowiedzialność Huberta Hurkacza i wykorzystał pierwszą piłkę meczową i koniec, 3-0 dla naszego zawodnika. Po profesorsku, tak jak mówiłem, rozegrał całe to spotkanie, jak już tak patrząc z perspektywy całego właśnie meczu. I to on, Hubert Hurkacz, pierwszy raz zagra w ćwierćfinale Australian Open. Dotychczas jego najlepszy wynik w Melbourne to była czwarta runda w poprzednim sezonie. Teraz co najmniej ćwierćfinał. Z kim Hubert zmierzy się w walce o półfinał? Z Danilem Miedwiediewem, czyli z jednej strony trzeci tenisista świata. Oczywiście wiemy, na co stać Rosjanina. Ten w meczu czwartej rundy ograł Portugalczyka, tą sensację turnieju, Nuno Borges. Daniel Miedwiediew wygrał 6-3, 7-6, 5-7, 6-1. Z drugiej strony Polak ma całkiem dobry bilans w spotkaniach z Miedwiediewem. Żeby was nie oszukać, sprawdzę sobie jeszcze, ale no przecież pamiętamy kilka ich spotkań. Sprawdzę sobie właśnie bilans ich bezpośrednich starć, bo z tego co pamiętam, to jest korzystny dla naszego tenisisty, a to nie jest taka jakby zasada standardowa, jeśli chodzi o Polaków w rywalizacji z tymi najlepszymi. Tak, Hurkacz ma 3 wygrane mecze, Daniel Miedwiediew 2, jeśli chodzi o ich bezpośrednie spotkania. Ostatni mecz został rozegrany w 2022 roku, wtedy w finale w Halle Polak zwyciężył 6-1, 6-4. No i cóż, grali w wielkoszlemowym turnieju wimbledońskim, pamiętacie pewnie. Wtedy Hurkacz schodził po pierwszym dniu przegrywając 2-1, ale gdy następnego dnia wrócili do gry, to Hubert wygrał ostatnie dwa sety i zwyciężył 3-2. I dobrze to też się nawiązać do tego Wimbledonu 2021, bo to był jedyny turniej dotychczas, gdy Polak doszedł do ćwierćfinału. Potem jeszcze był w półfinale, gdzie niestety przegrał ostatecznie z Matteo Berrettinim, ale właśnie Australian Open tegoroczny to jest drugi turniej wielkoszlemowy naszego tenisisty, w którym dochodzi do ćwierćfinału tych najważniejszych imprez w kalendarzu męskiego tenisa. I co by tu nie mówić, Hubert wygląda dobrze w Australii, naprawdę. Świetnie serwuje. Oczywiście ten mecz z Mensikiem, Jakubem tym też nierozstawionym tenisistą spoza pierwszej setki był troszeczkę taki niepokojący, ale jednak zwyciężył nasz tenisista. To najważniejsze w 5 setach. A te ostatnie mecze z Francuzami, czyli Hugo Humbertem i Arturem Cazu wyglądały całkiem pewnie z punktu widzenia Hurkacza i jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak zaprezentuje się w starciu z Danilem Miedwiediewem. Ten mecz odbędzie się w środę, to będzie ćwierćfinał Australian Open. Lepszy z tej rywalizacji, czyli Hurkacz-Miedwiediew, zaraz sprawdzę, bo będzie chyba mierzył się w półfinale. Oczywiście można mówić, że spokojnie, że nie ma co mówić o półfinale, ale dla ciekawostki warto wskazać, że jeśli chodzi o półfinały, to tak, najpierw ćwierćfinały męskie. To jest Novak Djokovic, Taylor Fritz, to jest jedna para. Druga to Jannik Sinner, Andrzej Rublow. Trzecia to Hubert Hurkacz, Daniel Miedwiediew. I czwarta to będzie Aleksander Zwieriew albo Cameron Norrie. Gdy nagrywam ten odcinek, jest 1-1 w setach, ale Zwieriew ma przewagę w trzeciej partii. I ostatnia para, Kecmanowicz,
Alcaraz, czyli Serb kontra Hiszpan. I tutaj też ciekawe, wydaje się, że Alcaraz zwycięży, ale kto wie, tyle sensacji jest w tym turnieju, jeśli chodzi o otwarte Mistrzostwa Australii, że wszystko może się wydarzyć. Wydaje mi się, że fajnie by było, jakby Hubert, jeśli ogra Miedwiediewa, to zmierzył się potem ze Zwiriewem, bo pamiętacie, niedawno grali na United Cup, ten mecz był naprawdę bardzo zacięty, niewiele brakowało, w tym drugim secie Hubert miał dwie piłki, nie tylko meczowe, ale także mistrzowskie. Brakowało jednej dobrej akcji w tamtej sytuacji i to Polacy zwyciężyliby 2-0 w całym finale z Niemcami. Niestety potem w mikście para Hurkacz Świątek przegrała z duetem Zwieriew Zygmunt. Szkoda, ale i tak występ finałowy to był bardzo dobry wynik generalnie naszej reprezentacji. Tutaj Hubert jest jedynym polskim singlistą, jaki pozostał w Australian Open, bo Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie, Magdalena Fręch, kapitalny występ, odpadła w czwartej rundzie, ale mamy także ćwierćfinalistę w deblu, bo para Jan Zieliński, Ugo Nys jest właśnie na tym etapie turnieju i to też jest świetna wiadomość dla naszego w ogóle polskiego tenisa. Również Tomasz Berkieta zwyciężył w kolejnym meczu turnieju juniorskiego. To również bardzo, ale to bardzo cieszy. W tym ostatnim spotkaniu zaserwował 233 km na godzinę. To jest jeden z najszybszych w ogóle serwisów, jeśli chodzi o męską stawkę połączoną, czyli seniorów i juniorów, biorąc pod uwagę tegoroczny turniej Australian Open. Widać, że Berkieta to też jest wielki talent. Niedawno miałem okazję z nim rozmawiać. Link do tego wywiadu wrzucę w opisie do odcinka, który właśnie teraz nagrywam. I na koniec, jak patrzycie na szansę Hurkacza w meczu z Miedwiediewem? Czy oglądaliście jego spotkanie? To właśnie dzisiejsze z Kazu. Jak Wam się w ogóle podoba występ Huberta w Australian Open? Piszcie koniecznie w komentarzach. Zapraszam do oglądania także innych odcinków programu tenisowego i trzymajcie się mocno.